Witajcie serdecznie. Ja nazywam się Patryk Wróblewski i dziś gotujemy z Tytka Fit catering dietetyczny. A co zrobimy? Zrobimy coś mega smacznego i wegetariańskiego. Będzie to kanapka, taka dość nietypowa, z humusem, ale nie klasycznym humusem, bo będzie to humus buraczany i marynowanym tofu. Co potrzebujemy? Marynowanym, wędzonym tofu. Do miseczki dodałem miód. Teraz dodamy trochę ostrości. Dość dużo tej ostrości. Papryczka chili. Ok. Dodamy sobie trochę skórki z wcześniej wyszorowanej limonki. Chodzi o to, żeby dać tylko to zielone z limonki, nie dawać tego białego. Czyli dajemy flavedo. Flavedo daje smak i aromat, albedo to białe daje nam specyficzną goryczkę, na której nam w tym wypadku nie zależy. Zakwasimy to też odrobinę sokiem z limonki. To będzie szybka marynata, więc to się nie będzie musiało długo marynować. Ok, mamy limonkę. Dodamy odrobinę sosu sojowego, żeby to nabrało jeszcze większej mocy. Wymieszamy to, tak by ta marynata nam fajnie okleiła wędzone tofu. Wędzone tofu kroimy na plastry, tak mniej więcej do centymetra maksymalnie. Myślę, 4 kawałeczki wystarczą. Ok. Fajnie to zamarynujemy. To jest szybka marynata, mocna od sosu sojowego, a więc to się długo marynować nie będzie musiało. Potem zrobimy to na ciepło. Miód spowoduje, że nam się to skarmelizuje fajnie i na pewno będzie ok. Odstawiamy sobie na bok, a w międzyczasie przygotowujemy humus. Podstawą humusu oczywiście będzie ciecierzyca. Wcześniej ugotowana, zdecydowanie lepiej korzystać z ciecierzycy takiej, jak mam tutaj, czyli zamoczona 24 godziny wcześniej, potem ugotowana. Zawsze zostawiamy tą wodę, bo regulujemy sobie potem gęstość humusu. Jeszcze odrobinę. Ok. Damy pieczone buraki. Ważne, by dawać pieczonego buraka, a nie buraka gotowanego, bo pieczony burak ma dużo więcej smaku. A jak robimy pieczonego buraka? Mega prosta rzecz. Bierzemy buraka w łupinie, myjemy, przekrawamy na pół, dajemy zioła, tymianek, czosnek. Myślę, że będzie ok. Zawijamy folię aluminiową 180 stopni do piekarnika na pieczenie około godziny 20 i mamy pysznego, słodkiego buraka. Gotowego do użycia do takiego humusu. Co oprócz buraka i ciecierzycy? Odrobinie pasty tahini, czyli pasta sezamowa, nada nam specyficzny smak. Tak naprawdę przepisów na humusy są tysiące. Możemy robić różnego rodzaju humusy. Co w duszy gra, to dajemy. Ok, dodamy czosnek, weźmiemy go delikatnie, pokroimy. Myślę, na tą porcję wystarczy, on będzie dość intensywny i tak. Ok, damy odrobinę soli świeżo mielonej. Pieprzu świeżo mielonego. Ważne, by do potraw, które jemy na zimno, czyli humusy, pasty, sosy, które jemy na zimno, dawać świeżo mielony pieprz. On daje zupełnie inny aromat niż pieprz, który jest wcześniej zmielony. Ok. Myślę, że będzie ok. Aha, no i oczywiście oliwa z oliwek dobrej jakości. I blendujemy. Humus gotowy. Spróbuję. Ok. Zakwasimy sobie go delikatnie. Z
sokiem z limonki. Teraz wymieszamy. I tak jak mówię, trzeba patrzeć na gęstość humusu. Wiadomo, że jeśli będziemy go trzymać jeszcze trochę w lodówce, on nam nieco zgęstnieje, ale i tak nie może być za luźny, gdy chcemy go wykorzystać na kanapce. Gdy gojemy sobie z marcheweczką, to możemy zrobić luźniejszy humus, na pewno będzie bardziej delikatny, ale gdy na kanapce, lepiej, żeby był gęsty. Idealny. Delikatnie. Jeszcze chrupiący, bo nie jest do końca zblendowany. Myślę, że będzie bardzo dobrze pasował. Dobra. Podstawą każdej kanapki musi być dobra bułka. W tym wypadku mamy fajną bułkę razową. Przekrawamy na pół. Ok. Zrobimy, żeby była delikatnie chrupiąca. Delikatnie ją sobie stostujemy na oliwie z oliwek. To nieprawda, że na oliwie z oliwek nie można smażyć. Jeśli mamy oliwę, która jest zrafinowana, jak najbardziej możemy na oliwie z oliwek smażyć. Bułeczka nam fajnie wchłonie oliwę, będzie miała fajny smak. Potem nie będzie nam tak bardzo chłonęła humusu, więc ta bułka nie zrobi się od razu taka rozciapciana. Okej, to będzie chwilę dosłownie potrzebowało i zaraz będziemy mogli przejść do finału, czyli będziemy smażyć sobie wcześniej zamarynowane, wędzone tofu. Okej, bułka dosłownie chwilki potrzebuje. Proszę bardzo. Okej. Będę ją nieco na papier sobie odsączymy. Okej. I na tej samej patelni możemy smażyć zamarynowane tofu. To tofu potrzebuje dosłownie minuty. Chodzi tylko o to, żeby się skarmelizowało. Zrobiło się delikatnie chrupiące. Będziemy mogli podawać. Ok. Mamy fajną bułkę. W międzyczasie możemy sobie tą bułkę kańczać. Przewracamy tofu. Ok. Zmniejszamy. Ok. Odstawiamy tofu. Wykańczamy. Dajemy odrobinę sałaty na spód kanapki. To może być sałata masłowa, może być sałata frezowa. Jaką sałatę mamy, taką wykorzystujemy. Teraz dajemy na spód nasz humus. Tak jak mówiłem, on jest delikatny, kremowy, lekko chrupiący. Fajnym przełamaniem do tego będzie nasze marynowane tofu. A damy kawałeczek chili dla podkreślenia ostrości. Ok. Teraz, żeby nie było nudno, damy jakiegoś pomidorka koktajlowego. Proszę bardzo. No, jeszcze trzy wystarczą. I co? Damy listki bazylii dla przełamania smaku. Będzie inny smak. I damy może jeszcze tymianek. Jak mamy, to wykorzystujemy. Ok. Wykończymy z drugiej strony sobie też kanapkę humusem. I myślę, prosta, smaczna, ciekawa, niebanalna kanapka gotowa. Zachęcam Was do śledzenia kolejnych odcinków, bo już niedługo będą kolejne kulinarne inspiracje z Tytka Fit Catering Dietetyczny. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i smacznego!